Jestem kierowcą Orlen Team, od 22 lat się ścigam, więc wydaje mi się, że jestem bardzo dobrą osobą, która może powiedzieć dużo o bezpieczeństwie, bo tak naprawdę ścigam się tak długo i przeszedłem mnóstwo różnych sytuacji. Tak naprawdę według mnie najważniejszym elementem bezpieczeństwa jest po prostu ograniczenie prędkości. Jedziemy wolniej, jest zawsze bezpieczniej i to jest według mnie clue jakby całego bezpiecznego kierowcy. A innym wątkiem, którego nie umiem nawet zrozumieć, to jest pijany kierowca, to tego w ogóle nie toleruję i to trzeba na pewno ograniczać. Na pewno zwiększenie mandatów i kary dla tych też pijanych kierowców większe, to jest dla mnie, z tego się na pewno bardzo cieszę, bo to jest coś, co chyba nikt nie toleruje tak naprawdę. Wydaje mi się, że każdy kierowca, mało który kierowca kiedyś wpadł w poślizg, tak by generalnie można było powiedzieć, więc ja w takim poślizgu jestem cały czas, jestem poddawany temu na zawodach cały czas, ale mam profesjonalny sprzęt, kask, kombinezon. Dobra. Według mnie zawodnicy, kierowcy, którzy zawodowo się ścigają, mogą najwięcej trochę powiedzieć o sytuacji bezpieczeństwa, bo znajdujemy się naprawdę w sytuacjach wszelakich i bardzo dobrze znam się na tym, co robię, tak? Bo jestem w tym specjalistą i to jest mój zawód. Chciałbym też powiedzieć wszystkim, że jadąc nawet tą samą drogą, codziennie do pracy, w momencie, gdy spadnie deszcz, zmieni się temperatura, naprawdę ten samochód inaczej się słucha, inna jest przyczepność i może nagle nas coś zaskoczyć, może być niebezpiecznie, więc patrzmy zawsze na warunki pogodowe i do tych warunków dostosowujmy prędkość, a nie jedźmy rutyną, bo to w większości zawodzi i tak jest. A też młodzi kierowcy, którzy zaczynają swoją przygodę, to najlepiej i polecam takim osobom, które bardzo by chciały się wyszaleć, żeby pojechały na jakiś tor, na zamknięty obieg, na zamknięte lotnisko, gdzieś, gdzie jest bezpiecznie i tam tej adrenaliny upuściły, bo to tak naprawdę dopiero w tym miejscu można naprawdę fajnie dodać gazu, fajnie się pobawić i czuć się też bezpiecznie. Kampania Dobry Kierowca. Tak naprawdę taki kierowca powinien być jeździć bezpiecznie, ale też z głową, szanować innych kierowców, ale też uważam, że powinien być dosyć takim dynamicznym kierowcą, który po prostu jadąc nie przeszkadza innym.